Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wiecie, ale zaprojektowanie logo jednej z najbardziej znanej firm Nike kosztowało, wiesz ile? $3. $35. O kurde. Za haczyk. Dzisiaj najbardziej rozpoznawalne, nie? Można by rzec. Ale tym krótkim wstępem chcę wam powiedzieć, że dzisiaj będziemy mieć nie lada wyzwanie, bo będziemy musieli zgadnąć, które logo jest prawdziwe. Runda druga. Runda druga. Dobrze, że wspomniane. Słyszeliście? Runda druga. Dzień dobry. Dobry wieczór. Cześć. Poproszę intro. Musimy wskazać prawidłowe logo. Dobrze. Tak tylko dla przypomnienia, co musimy zrobić? Wskazać to prawidłowe logo. To fałszywe. To fałszywe. Prawidłowe. To co, no to bez pierdzielenia jedźmy z ziomem. Produkt, który każdy miał raz przynajmniej styczność. Ja nie miałem takich luksusów. Ja waliłem w majty. No dobrze, mamy logo Pampers i mamy A i B. No dobrze. Tatuś wie. Tatuś kupował. Dużo tego schodzi. Ale to jest udogodnienie, jak mi rodzice kiedyś opowiadali, jak prali tetry. A tu sobie ciuf, ciuf, ciuf. Nie ma. Kubki. Ja nie wiem. Nie wiesz? Nie, ale tu chyba na intuicję trochę, nie? To specjalnie jest w innym kolorze? Nie jest w innym kolorze. Podświetlenie matrycy, tak. Bawcie się razem z nami, moi drodzy. Obstawiajcie, które logo jest prawdziwe. A jeżeli chcecie zasłonić Dymitra, tak jak teraz, to zobaczcie, to jest lista ostatnich 10 osób, które zasubskrybowały. Także gorąco zachęcam. A jak będzie dużo łapek w górę, to w następnym odcinku cały będzie zablurowany. Będzie tylko głąb. Tylko łeb będzie. Taki, ale to musi być, tak... 10 tysięcy łapek tak, w górę. Tak, tak. To będzie zmodulowane. Zmodulowane i będę siedział w kominiarze. Masz? Ja A dałem. Dałeś A? Może być A. Ja dałem B. I to pewnie jest A. To jest B. Ja nie wiedziałem. Nigdy tego produktu w swoim życiu nie kupiłem. Gdzie były testowane Pampersy? Ile? Tak? Nie były. Nie, Pampersy nie, ale podpaski. Tak. Dobrze, to myślę, że może być trochę prostsze niż Pampers. Oj, wcale nie. W ogóle lubisz tą firmę kurierską? Teraz te firmy kurierskie wszystkie są praktycznie takie same. A nie, moim zdaniem... Ups. Nie, DPD mocno się wybiło. No tak, tak, no wybiła, ale... Mi jest ogólnie... Gancegal, który mi przyjedzie. Dobra. To jest typowo dla wzrokowców. Ups. Jak Britney Spears. Ups. Kiedyś się podkochiwałem w Britney Spears. Nie wiem, dałem A. Też dałem A. Tak bardziej ładnie. A. A. Tak, nie kuję w oczy to ja A. Ja się tylko zasugerowałem tym, że to jest firma, która nie jest firmą japońską, czyli w krajach, gdzie jest odwrócenie, czy tam w krajach arabskich. I jakby od lewej do prawej idzie, nie? Tak naturalnie. Aha, tu w ten sposób myślałem. Tylko okay. Tak, pomyślałem. Pisemnictwem. No. A jak w krajach arabskich? Z polaroidem. Paski są na górze czy na dole? To jest dobre pytanie, Przemek. To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz? Nie no, tak na logikę, bo myślę sobie. Masz już? No. Ja wybrałem odpowiedź A. A ja wybrałem odpowiedź B. Wydaje mi się... Ale czy się dobrze mi wydaje? Poprawne jest logo A. No A? Czyli kurde, jakby to miało być logo narysowane, to by się... Ja skojarzyłem, że zawsze jak jest na przykład na czymś, to bardziej widać górę niż dół. Dlatego dół zawsze może gdzieś zasłonić. Ja gdzieś kojarzyłem, jak brałem... u mnie dzieci mają tego Instaxa i tak te robią zdjęcia kiedyś i to kupujesz te wkłady i tak właśnie gdzieś kojarzyłem, że na opakowaniu tak jest. Mhm. Czyli mamy 3-1. 3-1, no. Ta gra mi się dużo bardziej podoba niż inne, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. A ile ogólnie ich mamy? Team Łukasz, pamiętajcie, Team 19. Łukasz, że Team Łukasz kurna serduszka przyklejam, a pamiętajcie, jak będzie dużo łapek w górę, to blurujemy Dymitra i go w ogóle na odcinkach nie będzie. O, Flixbus. Czym to się różni? Aha, X-em. To kiedyś był chyba polski bus. Polski bus, a Flixbus to jest międzynarodowy i oni wykupili. Mój koleś na tym jeździ. Na dachu? Na dachu. W luku bagażowym jeździ. No kiedyś słyszałem, że można było przejechać za 5 zł z Wrocławia do Pragi na przykład. Za 5 zł! B. B. B.
Ja to ty sam się pozasugerowałem, że z lewej do prawej. Jakoś tak bardziej naturalnie. Ty na razie nie popełniłeś żadnego błędu, nie? Nie popełniłem żadnego błędu. Fruity of the Loom. O kurna. Miałem taką kiedyś historię, nie wiem czy ci opowiadałem. Ja w ogóle miałem te koszulki. One chyba kiedyś są dalej sprzedawane, nie? Są, ale jako takie bardziej do printów chyba. Tak, no. Oddychacza to jest tak, tam przydatne. Kurna, kiedyś był taki budynek we Wrocławiu, on się nazywał Solpol? Tak, Solpol. Na pierwszym piętrze było sklep Nici, kiedyś był bardzo popularny, kojarzycie? Mhm. Ręcznie robione, jakieś bleroczki, tak, to tak, furorę tak robiło. I chyba na drugim albo na trzecim był właśnie sklep, ten sklep i tam była bluza i ona kosztowała, pamiętam, z kapturem hoodie takie typowe. Kangurka kosztowała 129 zł, ja jeszcze wtedy kasy nie miałem, zbierałem te pieniądze. Słuchajcie, poszedłem i 139 kosztowała, a chyba nie miałem tych 10 zł. To było, żeby właśnie skłamać, z 25 lat temu to człowiek, kurna, każde 5 zł no tak, tak, trzeba było, wiecie, na wagę złota było. Bardzo ładnie przerobione w ogóle. Moim zdaniem B. A. A. A? Takie duże, ten czerwony, nie grało mi to, że to jest takie duże. Na razie mi to tło robiło dobrze. Tu myślę, że bez problemu. Nie powiedziałbym. Dobra, mi się wydaje, że wiem. No mi też się wydaje. Na pewno bardziej jestem tutaj pewny niż tam, B. Mamy odwrotność, ja mam znowu A. A. Ja cię pierdyle, to ja nie pamiętam tych... Znaczy ja też nie pamiętam, ale mi po prostu A jest bardziej takie właśnie catchy. To co mówił Przemek. A ja w ogóle bardziej, jakbyś zamazał, to bym ci powiedział, co to jest, ale tak na takie ja nie jestem taki spostrzegawczy. Teraz tutaj, no, tu może być ciężko. Co to chodzi o dupkę tylko. Tak, a kamera jest inaczej odwrócona. To jest Teams? Zoom. Zoom. Która kamerka jest bardziej catchy? Zobaczyłeś? No. Według mnie A. Według mnie B. A! No ale jak, kurna, zaokrąglone na dole? Myślę, że na górze, tam gdzie okiem dociskasz, żeby zobaczyć. Nie no, patrz, lepiej wygląda na górze, jak masz zaokrąglone i ostre w przypadku tego obiektywu, niż jak masz dwa ostre. Ja. W sumie to bez znaczenia, gdyby od początku było tak i tak, by tego nikt nie zauważył. Oj. Nie no, tutaj to jestem pewny. No tak, na 99%. Zaznacz odwrotnie, niż ci się wydaje. No nie, no chyba tak. B. 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 Ja, skubany! Na slow-mo to poproszę. B. Tak trochę wnioskuję, że tak średnio się bawisz. O. No. Nie no, raczej B. 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 No dobrze. Łukasz, hat-trick, 100% skuteczności. Ja kiedyś mówiłem, że ja mam pamięć wzrokowca, nie mam słuchowca. Tak jak pokażesz mi aktora, to ci powiem, gdzie grał i co robił, a jak miałbym wymienić imię i nazwisko jego, to kurwa, to jest moja bolączka. To może być proste. Gdzie jest Wally? Nie, i. Aha. Ten w Wniosku Maju. Ciekawa przeróbka. Moim zdaniem A. Oj, to ja dałem przeciwnie. Moim zdaniem odpowiedź B. Świzdu, gwizdu i 100% poszło. Odpowiedź A. Ło! Ale ty wiesz, bo ty kupujesz często. Tak. W Siseju, tak. Twój sklep. Bardzo często. A chyba, ale jest chyba oferta dla mężczyzn w tym sklepie. Jest. Jest, nie? Kiedyś wchodziłem do Siseja i kupowałem jakieś rzeczy, ale to one miały... one nie były logotypem Sinseya. W sensie chyba. Nie, one nie mają nawet co logo Sinseya. Tam mają... był Cotton of Benetton na przykład w tym sklepie. Nie no, co ty wygadacie za głupoty? Jak Benetton mógł być w Sinseju? Ogólnie sklep, który jest turbo tani. Turbo. I zarzysza to, że to jest tak tani, później jak się popatrzy na skład, no to wcale ten sklep źle nie wypada. A wręcz bardzo dobrze. Euro. Eurospoko. A czy logo jest spoko? Mówili, że spoko, nie? Już wiesz? No tak. A jeszcze zobaczcie, pozmieniało, nie? Polska-Ukraina. 12 lat temu. Boże, ten czas leci. No. Pamiętam, jak oglądałem mecz na Poznaniu na Placu Wolności. A! A! Nawet tak wypada, że Polska jest przecież po lewej stronie, a Ukraina jest po prawej. To dziwnie by było, jakby dali na odwrót. A! 10 do 6 jest? No. Oj, to kurna. To remis. To kurna. To może być remis. No, przy najlepszych wiatrach. To jest proste.
Wiecie w ogóle, jak to się nazywa profesjonalnie? Ja słyszałem to określenie. Pierwsza litera? To są dwa słowa. A pierwsza litera? Pierwszego słowa to P, a drugie to N. Pik to coś? Przestrzeń negatywowa. Negatywowa. Po francusku to będzie raison negatywą. Żyli po pół, czasem nie... Nie wiem, czy uczyłeś się francuskiego. No ja się uczyłem. Tak? Tak, przez rok. Ja i też. Żeby zaliczyć na truje, musiałem się nauczyć piosenki N kilometra pie a pie. I wtedy dostałem truje. A to kurwa, to była żenada. W ogóle zmieniałem ale szkołę. Śpiewałeś? Tak, musiałem ją zaśpiewać na samym środku. Ja w ogóle to przyszedłem do klasy i przyszedłem do drugiej klasy gimnazjum, a oni już rok mieli francuskiego, a ja byłem w drugiej klasie i zaczynałem totalnie od zera. Mhm. To była masakra, ja siedziałem kurna zielony na tej lekcji. Moi rodzice chodzili i mówili no, do dyrektora, no to jest, mówię, no, no i się tam umówiliśmy z nauczycielką, że... Że za piosenkę zdasz. Że za piosenkę zdam. A mało tego, na angielskim, żeby podnieść sobie ocenę, to też śpiewałem piosenkę Johna Lennona Imagine. Całą na pamięć znam. Komunistyczną piosenkę? No, tragedia to była i też musiałem wstać. Babiarz za to poleciał. Ja pierdyle. Ty wiesz? To możesz zdobyć punkt, bo ja tylko mam czuja, że to może być B. No i moim zdaniem jest to B. To jest B. Nie, po lewej to tak nawet to... Kiczowo wygląda. Kiczowo, kiczowo. Amic Energy. Kurwa, te zmiany są tak subtelne. Codziennie przejeżdżasz obok tej stacji. Po prawej stronie. No do, do tak, po prawej stronie. To no, Subway tam też jest, nie? To tak, tak. Dobra. Ja jadę tak. Jedziesz w B? Jadę w A. Ja jadę w B. To Dymuś następnym razem przyjdzie się dokładnie, bo to jest B. No to chyba musi razem dobrze przyjrzeć. Jaka riposta w ogóle. Dymuś przyjrzy się następnym razem. Upomnienie! Tak. Upomnienie! Dla mnie ta gra jest idealna. DaVinci Resolve. Program do kolor korekcji. Darmowy, nie? Mhm. No to wiem akurat. Znasz tutaj ten? To znam. Ty to przerabiałeś? Mhm. I to cieniowanie też wszystko ogarniałeś? W sensie cieniowanie, no tam jakoś dużo cieniowania nie było, ale widać game walking, które jest przerabiane. Lustrzane odbicie zrobiłeś drugiego, nie? Nie, 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 nie. W sensie samej ramki, nie? Nie, nie, tam to... No, wycinałem, wracałem, ale... Dymitrze, czy prawidłowym jest B? Nie. A ja nie wiem, co jest prawidłowe, tak zablefowałem. Ale zobacz. A. Niebieski, na górze jest niebieski. No ale masz to samo, no. To... No jak? No jak? Żółty masz u góry, niebieski masz tu po drugim. No patrz też, po drugim. No w sumie. Prawidłowe jest A. A. No, dobrze. Ale przyfarciłem. Myślę, że to też może dla was być proste. Nasz ulubiony sklep za granicą. Tak. Od razu jak mi się przypomina 7-Eleven, wiesz, który widzę? Który mam przed oczami? Zgadnij. Nie, 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 to jest w Singapurze. Nie. To który? Jak mam w głowie 7-Eleven, to od razu mam obraz. To był ten 7-Eleven, gdzie byliśmy, mieszkaliśmy w drugim hotelu w LA i szliśmy, on był razem ze stacją pali. Aha, tak, tam tak, zdrabki tak. Były. Tak, tak, to wiem, który. To razu, był jak... na stacji pali. Na stacji był, no. To od razu a to mam... był 7-Eleven? To był 7-Eleven. No tak, to tam zdrabki, ja wiem, wódę kupowaliśmy. Ale mi się przypomniał ten 7-Eleven jeszcze obok Hollywood. Tak, 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 tak. Zresztą tam był chyba... z tego odcinek. No. Tak. No dajmy, że B, jak czerwony jest bardziej krzykliwy, to B. Też dałem B. B. Bardziej czytelny jest te logo. No bardzo ładnie. Ile ty zmieniasz? 14? 13. Dwa błędy. Wysypał się na DaVinci'm. No ale to co to jest w ogóle? I wysypał się na Sinsei. Dziękuję za pochlebstwa. Niemniej jednak jakby to pokazuje, jakim jestem typem osoby, że jestem wzrokowcem. A ja ile mam punktów? 9. Na 15? To zdałem. Więc połowa jest. No 75. Jak... Ja się bawiłem bardzo dobrze. Jak się bawiłeś? Ja też. Fajnie. Przemek, jak się prowadziło? Cudownie. Piszcie, jak wy się bawiliście. Bardzo dziękuję. Ja również. To co? Do następnego? Tak, tylko niech nam maila napiszą propozycję logotypu do przerobienia. Proszę bardzo, krótki afisz, popatrz w obiektyw. Proponuję na tego tutaj maila wysłać propozycję logotypu do następnego odcinka do przerobienia. Dziękuję serdecznie. Rośnie nam gwiazda! Dzięki, na razie. Słodka buźka.